Serwus, i to będzie dobry wszystkich bardzo gorący, bardzo serdeczny. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek do mojego kanału i w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że Herobrine faktycznie istnieje i chyba dzisiaj musimy przyznać rację Lizce, ponieważ ona mówiła już wcześniej o tym Herobrine, a ja miałam takie trochę... no średnio bym powiedział. Także musimy w dzisiejszym odcinku przyznać Lizce rację i nienawidzę przyznawać ludziom racji, ale potrafię się przyznawać do błędu na całe szczęście, także jest dobrze. I co? No i koniecznie dawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli chcecie więcej odcinków i nie chcecie, żeby was ominęły jakieś, wiecie, filmy i tak dalej, dalej z tej serii Herobrine i tak dalej, no to wiecie, no, subskrybujcie, dzwonkujcie i zapraszam do opisu. Pierwszy link w opisie to jest oczywiście link do mojego sklepu, a jeżeli chcecie kupić sobie, znaczy, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam na mojego Instagram, Milkat przez dwa sorki, że ja mi się tak już po prostu połączę język. Ale to jest 10. film dzisiaj, który nagrywam. Ostatni na zapas. Więc od jutra będziecie mieć pewnie już odcinki takie normalne. Chociaż może jeszcze uda mi się nad morzem coś nagrać. W ogóle trzeba, mam taki fownik dziwny. 75 może być tyle, dobra. Okej, zanim jeszcze zaczniemy, to może nakarmimy troszeczkę rybek. I tak, lecimy na dół, bo tam jest jeszcze lana. Więc słuchajcie, lanie musimy dać, bo ona dawno nie jadła. A tutaj mamy, słuchajcie, czekajcie, jak się nazywało? Nemo. Nemo, mamy Nemo, więc masz Nemo. Nie jesz Nemo? No to masz, trudno, no to nie interesuje, że ty nie jesz. Oczywiście lana musi wybrzydzać i ona musi mieć specjalne rybki, salomony, czy coś tam, dobra. A masakra, no jak może można takich rybek jeść, po prostu tragedia, no musi wybrzydzać, oczywiście, no pięknie, księżniczka się znalazła. No dobra, w każdym razie, idziemy do Lizki, jest na serwerze, nie ma na całe szczęście, dzięki Bogu, na serwerze Herobrine'a, także spoko. I w ogóle przydałoby się tam zaraz obczaić, co tam się w jego domku zmieniło, ponieważ go w sumie teraz nie, to możemy sobie tam sobie zluknąć, ale to możemy w sumie zrobić zaraz. Najpierw do Lizki pójdziemy i powiemy, że wiecie tam, no nie, wiecie o co chodzi, także lecimy. Halo, 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 puk, 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 hej! Co chcesz? Ten, możemy pogadać? O co? Zła jesteś? Za co? Czy jesteś na mnie zła? Za co? Nie wiem, no. Chciałam ci przyznać rację. No to na co jesteś zła? Nieważne. Dobra, w każdym razie chciałam ci przyznać rację, bo ten, bo Herobrine istnieje. Byłam w jego domku. Okej. Okej. Halo, Herobrine istnieje, a ty masz okej? Boże, słyszysz? Ła! Co jest z tobą? Jeśli mi nie wierzyłaś, to teraz nagle wierzysz, co? No, ale no kurde, no Sara, ty byś też nie uwierzyła. Ja bym ci uwierzyła. No i nie pluj mi tu moimi schodkami. O co ci chodzi? Czemu jesteś niebiła dla mnie? A czemu ty mi nie wierzysz? Czy jesteś kiedyś okłamana? Nie masz. Tak, okłamana 1000 razy. Dobra, w każdym razie, Eliza... O co chodzi? O co chodzi, Eliza? O nic. No powiedz mi. O nic. No stara, no gdzie ty jesteś? Ja wiem, chodź tam ze mną do tego Herobrine'a. Nie chcę tam iść. No chodź. Ale nie chcę tam iść. No ale chodź, nie rozumiesz, że to musimy, jesteśmy burmistrzami, wiceburmistrzem jesteś tego tutaj, tego miejsca? Nie, bo powiedziałaś mi, że nie chcę, żebym była. No stara. Przestań. Idziesz czy nie? No, idę. No Liza, no to chodź, dobra, no to idziemy. To jest ważna sprawa, Liza. O, dzięki za suba, ktoś się zasubskrybował. Gdzie ty jesteś? Idę. No to poczekaj na mnie może, co? Jestem przy domek Krzycha. No i dobra. Domek Martyny i domek. No to chwila, no chodź, 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 chodź. Bo ten, ostatnio byłam u niego i ma dziwne rzeczy. A ła, czemu mnie bijesz? Sorry. On ma dziwne rzeczy bardzo w ogóle w domu. W ogóle ten cały domek jest mega dziwny. Czemu? No jest jakiś czarny, taki mroczny, nie widzisz tego? Nie, normalnie. Co to jest? Mówię ci, że dziwny, chodź. A, bo ten, on tutaj postawił tego, nie? I więc nie przyjdziemy, ale spokojnie. Chodź tędy, ja cię tutaj wprowadzę, chodź. No i tak to wygląda, przerąbane trochę. Gdzie jesteś? Aha. No, a da się tam iść na górę? Tak. No i tak to tu wygląda, nie? Tutaj są jakieś w ogóle kraty i tam są jakieś rzeczy, ale boję się tam ogarnąć tego. No stara, co ty robisz? Otwieram. No więc tak tutaj wygląda, trochę przerąbane. Prawie tutaj spłonęłam tak by the way, jak byłam ostatnio, no ale gdzie? Przeżyłam. No właśnie w tym, tutaj, w tej lawie. Gdzie? Ja tak, no tutaj, no. Kurde. To słabiutko ci powiem. No trochę słabiutko. Chodź, ja tu coś widzę. Chodź tu, ja tu coś widzę. Widzisz, jak się dyrba? Nie. Ała! Co ty robisz? Nie chciałam wrzucić do lawy. Nie chciałam. Ej, co ty robisz? Czemu tak robisz? Nic. Nie tak to było. Trzeba to naprawić. O co się chodzi? No stara, co jest z tobą?
Czemu ty biegasz z mieczem? Ej! Co ty robisz? Nic. Okej, Eliza, okej. Ja nie mam chyba słów. W każdym... Przestań! Ty, no czemu tak robisz? Weź to zaateguj. Czemu ty niszczysz mienie? Co ty robisz? Ja ci chciałam zbierać. No na pewno! Co ty robisz? O co ci chodzi? Jest jakaś agresywna. Dobra, weź ty idź z tego domu. Ała, no czemu ty mnie bijesz? No ej! Nie biję cię! No z siekierą na mnie lecisz, mnie uderzasz, mówisz, że mnie nie bijesz. Jeszcze kłamiesz mi w żywe oczy. Cztery w łapie nie mam. No, żywe oczy kłamiesz. Chcesz dostać papę? Zostaw mnie, co ty robisz, stara? Gdzie jest twój kot Lana? Eliza, o co ci chodzi? Gdzie jest twój kot? O co ci chodzi? Spróbuj tylko podejść do niego. On nie może istnieć. Eliza! Żartowałam, no. No, mam nadzieję. Idź sobie stąd. Ała. No to idź stąd. No nie wchodź. Nie, Eliza, nie. Idź stąd. Masz inne koty? Nie. Eliza. Jak go odstykować? Jak go odstykować? Eliza, co ty robisz? Elvis Presley. Eliza. Ej! Słyszałam to. Eliza, no nie mów, że go za... Eliza, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Słyszysz? Nie! Co ty robisz? Eliza, jak ty mogłaś w ogóle uderzyć kota? Powiedz mi. No idź ze stąd, ja cię tu nie chcę w moim tym. Jeszcze nie zepsułaś domek. Jak ja teraz nim tam mam wejść? Dzięki, Eliza, dzięki po prostu. Ej, co ty robisz? Ej. Dobra, idź sobie stąd. No ała, no czemu nie bijesz? Nie, zostaw, Eliza, proszę cię, nie rób tego. Idź sobie stąd, proszę cię, słyszysz? Please. Fajnie się bawisz? Tak. No to Herobrine. No przecież, no nie, co ty robisz? Stara, o co ci chodzi? Co to masz za dziwny mood? Słyszysz? Jaki dziwny mood? No kurde, no jesteś jakaś agresywna, chcesz zabić moje koty. Pnało cię coś czy co? Ale jakie koty? Nawet ich nie kochasz. Co ty opowiadasz? Idź spać. Co? Okej, idę spać. Dobra, idę spać, no dobra, idę sobie spać. No i super, jejku. Już nie dzwoń do mnie. Okej, widzowie. Tak. Jakby ja chyba nie wiem co mam o tym myśleć, ale to jest dziwne. Z Elisą coś jest zdecydowanie nie tak i nie wiem jeszcze co, ale myślę, że to ogarniemy na przestrzeni następnych odcinków. Mam nadzieję taką. Elisa mnie jeszcze dzwoni, nie wytrzyma, nie? Gdzie mam telefon? No, niech to będzie telefonem. Halo? Halo. Co chcesz? Co robisz? Idę, żegnam się z widzami. A, okej. Pa. Pip, co to jest? Dobra, widzowie, nie. Ja mam dość po prostu. Ja muszę zwyczajnie zakończyć ten odcinek. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się jutro o 10:30, mam nadzieję. Łapkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na mojego Instagramie, Itka przez 2a. Do zobaczenia, miejcie się ciepło i miłego dnia. Cześć.